Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak w sposób w miarę niewidoczny połączyć dwa końce sznurka bawełnianego. To jest akurat sznurek bawełniany 5 mm rdzeniem w środku. Powiem tak, to jest przydatne. Jest to przydatne przy robieniu jakichś większych form typu torebki, kosze na zabawki czy dywany. W momencie, kiedy to włączenie powinno być i niewidoczne, i płaskie, czyli nie robimy wtedy supełków. Od razu mówię, że jeżeli robię na szydełku sznurkiem torebki z podszewką, gdzie wiem, że to łączenie będzie niewidoczne, nie bawię się w takie łączenie jak teraz, bo jest to bardziej pracochłonne, tylko po prostu związuję sznurek, zostawiając dłuższe końce i te końce chowam potem pomiędzy oczka od strony wewnętrznej. Przykrywa to potem podszewka i nic nie widać. No niestety, jeżeli chcemy zrobić dywan czy jakiś kosz, którego wnętrze będzie również widoczne, jak będzie pusty, musimy wymyślić inny sposób. Mój jest w miarę prosty, tylko tyle, że bardziej czasochłonny. Po prostu zszywam dwa końce sznurka w taki sposób nitką. Musi to być w miarę mocna nitka. Ja do szycia sznurka, do przyszywania na przykład właśnie podszewek ręcznie używam nici do skór. Jest mocniejsza. Ta zwykła nić najczęściej mi się przecierała po prostu i pękała podczas szycia sznurka. Wbijam się nitką. Oczywiście nitka musi być w podobnym kolorze co sznurek, żeby szycie nie było widoczne. Tak, wbiłam się w środek rdzenia jednej z części. Przykładam i po prostu łapiąc za wierzchnią warstwę jednego sznurka, jednego końca i drugiego dookoła zszywam. Sznurek jest trochę poszczępiony, więc musimy chwycić kawałeczek dalej w tej części, gdzie jeszcze nie jest spruty. Ta nić jednocześnie przytrzyma nam te postrzępione końcówki. Teraz tak myślę, że może nie jest to bardziej pracochłonne od zrobienia po prostu supełka i chowania końcówek. Być może zajmuje to tyle czasu, jednak moja awersja do igły i nitki jest tak wielka, że po prostu unikam tego jak mogę. Może te z Was, które szyją, znajdą łatwiejszy sposób i szef na łączenie. Nie wyszło mi to zbyt idealnie tym razem. Tak to jest, jak człowiek się bardzo stara, żeby wyszło. Dobra, objechałam nitką dookoła. Możemy teraz jeszcze tak przeszyć przez środek jednego i drugiego rdzenia. Zakończamy.
mamy nitkę. Sznurku. Obcinając koniec. Tak wygląda nasze łączenie. Oczywiście można to zrobić ładniej, ale gwarantuję Wam, że nie powinno być tego widać w pracy. Jak ktoś wie, gdzie jest i się przyjrzy, to zobaczy. To tyle. Do zobaczenia.